Dzień dobry. Dzień dobry, witam do słonecznej Kalifornii. Więc sobota mija bardzo dobrze. Póki co troszeczkę pracuję, za chwileczkę idę na miasto, pozostawić parę spraw. Trzeba zabrać paczkę do Caritasu, zrobić jakieś zakupy. Natomiast dwie ciekawe rzeczy. Dzisiaj wysyłałem maila do swojej grupy mailowej i między innymi wysłałem link do wideo i też ten link zamieszczam pod tym wideo. Jest to link z 16 kwietnia 2017 roku, 16 dni po odejściu z etatu, mojej historii biznesowej, jak zaczynam, jak mi samotność doskwiera. Bardzo ciekawe, sobie aż tak przesłuchałem, myślę, o kurczę, ciekawe wtedy myślałem. Wtedy była troszeczkę skala mniejsza. I druga opcja dla osób, które są zainteresowane do dołączenia do szkoły ustalania celów, czyli kursu 3 poziomy. Można wejść i dołączyć jeszcze. Zostały 2 dni. Ale co ważne, pojawiła się też nowa opcja, bo sporo osób mnie o to pytała, czyli kup na prezent. Można też, tutaj jest taki guziczek, jak się kupi, można kupić na prezent, to się otrzyma voucher i można podarować to swojej bliskiej osobie, żeby ustaliła swoje cele, jeżeli ktoś ma ochotę. Tak więc, ruszam właśnie na miasto i zapraszam Cię do podróży ze mną. Jestem właśnie w garażu w Galerii Mokotów. Zakupy zrobione, więc jest duża szansa, że już nie będę potrzebował odwiedzać sklepu w tym roku. Dzisiaj mamy pełną chatę, nie, więc idź, idź do więzienia. Musisz po mnie pójść, bo mnie zamknęli. Ty też idź do więzienia. Ej, chodź się pokaż. Jedną z ważniejszych rzeczy, które robimy w programie 3 poziomy, jest to, żeby nauczyć się ustalać cele, ale też w późniejszym tygodniu nauczyć się je edytować. I to jest rzecz, którą ja robię często, więc teraz chciałem wykorzystać ten czas, razem dostarczając Ci wartość z tego vloga, pokazać, jak się zmieniają moje cele na następny rok. Więc to, co jest tutaj na czerwono, to są cele, które miałem w tym roku. One się czasami troszeczkę zmieniały, natomiast to są aktualne cele. I żeby Ci pokazać, jak to u mnie wygląda, to w tej chwili moimi celami jest to, żeby moja waga była na poziomie 87 kg przez cały rok, czyli jeden pomiar na koniec miesiąca i zawsze 87 kg przez cały rok, żeby utrzymać wagę przez cały rok, przebiec ultramaraton Badwater, napisać tomik poezji, zrobić 31 dni bez żadnego ekranu, na pewno nie w tym roku i w następnym, chociaż w następnym planuję 7, zobaczymy jak to wyjdzie. Miałem w tym roku, natomiast nie udało się, w następnym będzie łatwiej. 100 krajów, 100 najpiękniejszych miejsc w Polsce, 500 miejsc na liście światowego dziedzictwa UNESCO, 100 tysięcy sztuk książki sprzedanych albo dostarczonych, medytacje przez 365 dni, na razie idzie bardzo dobrze, natomiast tutaj ważna rzecz, że zmieniłem to na taki element, że w sumie chcę mieć w ciągu roku 365 sesji, co to znaczy, że czasami mam dni, gdy nie mam żadnej sesji, a czasami mam dwie sesje. Troszeczkę to zmodyfikowałem. Te zadanie całkowicie się zmienia i to jest dość ważne, ponieważ gdy miałem swój cel, żeby mieć odpowiednią ilość źródeł dochodu, to jak już wspominałem na tym vlogu, zaczynałem myśleć w ten sposób, że okej, tutaj mam na przykład zrobienie możliwość afiliacji, albo tutaj jakiś mały mini biznesik mogę zrobić i skupiałem się na ilości. A to całkowicie niczego nie robi, ponieważ jeżeli skupimy się na naszych głównych produktach, jesteśmy w stanie po pierwsze więcej zarobić, po drugie dać więcej wartości, a nie skupiamy swojego czasu na budowanie większej ilości biznesu, więc to zadanie się zmienia na pasywny dochód. Troszeczkę sprecyzuję, czym będzie pasywny dochód i wyjaśnię to na blogu, natomiast moim celem jest to, żeby dojść do 100 tysięcy złotych miesięcznie. To jest taka dość dobra kwota, która powinna pozwolić mi realizować wszystkie inne cele w miarę stabilnie. Biznes 10 milionów złotych w firmie Chmurowisko. To jest cel, który bardzo mocno jest osiągalny. W tej chwili jesteśmy na poziomie coś około 3 milionów, jeżeli chodzi o sprzedaż w ciągu roku, więc 2020 planujemy dojść do tego poziomu. To jest taki bardzo czysto egoistyczny cel, żeby dojść do tej kwoty, żeby udowodnić też sobie, że jak się zbudowało firmę, jesteśmy w stanie dojść do takiego poziomu. Crossfit, nic tu się nie zmienia. Wystąpienie na scenie przed 5000 ludźmi. To się będzie działo, ponieważ planuję też zrobić konferencję w następnym roku dotyczące różnych rzeczy, natomiast o tym niedługo. Scena i zarabianie na wystąpieniach, więc planuję już zacząć pierwsze wystąpienia w następnym roku, które będą nagrane, a potem będziemy próbowali je w jakiś sposób sprzedawać. Cztery ściany, więc planujemy gdzieś kiedyś z żoną na kupienie domu albo może dworku gdzieś poza Warszawą, natomiast to bardzo odległa przyszłość. Teraz mamy cel, żeby gdy będziemy na Teneryfie przez najbliższy
miesiąc w styczniu dokładnie ustalić plan, jak chcemy zaprojektować te rzeczy związane z mieszkaniem, bo na razie nie mamy większego celu na to. Na razie w tym aspekcie, gdzie jesteśmy, gdzie mieszkamy, trzymamy się naszych standardów, natomiast chcemy usiąść taki razem z Piotrem, z Ulą, zaplanować też, wziąć ich też pod uwagę, zaplanować, gdzie chcemy być, gdzie chcemy mieszkać i tak dalej. 20 mieszkań na wynajem, tu się nic nie zmienia. Jest to dość realne, jeżeli będzie wszystko przebiegało według planu. Akademia, więc jak pewnie parę osób wie, posiadam coś takiego jak Akademia, Akademia Jutra w tej chwili to się nazywa. I w tej chwili jest około 1000 studentów. Dawniej miałem cel, żeby to było 100 tysięcy studentów, ale pomyślałem, że to jest za mały cel, więc ustaliłem go na 1 000 000 i oczywiście to nie będzie coś, co nastąpi w ciągu najbliższych 2 lat. Mam ten cel wpisany na rok 2024, więc zobaczymy. Ciepło, projekt zawsze ciepło, cały czas się trzymam tego projektu, czyli co roku wyjeżdżamy na miesiąc poza Polskę w styczniu. Jest też plan, na razie rozmawialiśmy z żoną, żeby zrobić troszeczkę większą wyprawę w następnym roku. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Obrazy, wystawa, firma, 20 osób. Tutaj natomiast też ważna jest gwiazdka. Robię te zadanie rozpędem tak samo jak te zadanie. Natomiast w tej chwili już dochodzę do tego wniosku, że ilość osób nie ma takiego znaczenia. Oczywiście jak budujemy firmę, mamy dużą presję społeczeństwa, że o, twoja firma jest mała i tak dalej. I ludzi człowiek się w to wpakowuje, że zaczyna myśleć, dobra, więcej osób, będzie to lepiej wyglądało. Nie ma to całkowicie znaczenia. Firmy potrafią działać i wiem też, bo mam też firmę Miro Max Media, która może mieć przychody może mniejsze, ale zyski ma większe niż firma, która ma dużą ilość osób, więc trzeba o tym myśleć zawsze i ta ilość osób nie ma to dużego znaczenia. Nowe zadania, które dochodzą, jest oczywiście 5 tajnych zadań. Ta liczba się trochę zmieniała, ale w tej chwili jest 5. Jeszcze ich nie mogę pokazać, może kiedyś. 2 nowe, które planuję długoterminowo, to po pierwsze 3 dni. 3 dni projekt, jest to projekt, który testowałem w tym roku już parę razy, natomiast o nim dużo nie mówiłem. To jest taki, że używam kalendarza i systemu do zadań tylko w 4 dni w tygodniu. To znaczy, że tak projektuję swój tydzień, żeby środa, sobota, niedziela oczywiście były to dnie, gdzie nie muszę nic robić. Mogę robić, jeżeli mam ochotę, mogę sobie coś porobić, pouczyć się i robić inne rzeczy, ale żadnych zadań i żadnych wpisów w kalendarzu nie ma w środę, w sobotę i w niedzielę. To jest plan, który zacznę realizować w następnym roku. YouTube, 1 000 000 subskrybentów. Nie myślałem o subskrybentach i jeszcze nie wiem, czy to będę robił w temacie vlogu, natomiast to jest powiązane z tym, że jeżeli planuję mieć 1 000 000 osób w Akademii, to powinienem mieć troszeczkę większą publikę, do której będę mógł przekazywać swoje treści i mówić, jak forma edukacji, którą prezentuję, pomaga tym studentom. I to tyle. Cele są, bardzo mało zmian, natomiast zmiany są i zmiany są potrzebne, ponieważ gdy my dojrzewamy, dochodzi do nas, że pewne rzeczy nie są sensowne, jeżeli chodzi o nasz styl życia, zaczynamy te cele modyfikować, więc jak popatrzymy na te cele, one są ze sobą dość spójne. Kwestie związane ze sportem, z mniejszą ilością stresu, z odpoczynkiem poprzez podróże, które są połączone razem z rodziną, które wpływają na to, że mam lepszą wydajność, dzięki temu jestem w stanie pracować lepiej nad swoim biznesem. Dbam o to, żeby właśnie zdrowie w wielu aspektach było zbudowane. Dochód pasywny związany z mieszkaniami, z biznesami, więc to jest taka jedna wielka układanka, do której zachęcam każdą osobę do zrobienia. Więc tak wygląda moje podsumowanie, jeżeli chodzi o zmiany. Natomiast jeszcze w najbliższych dniach przejdziemy przez tamten rok, zobaczymy, co się udało, co się nie udało, co było dobre, co było złe. Mam nadzieję, że da to Tobie troszeczkę wartości. Tak więc, wszystkiego najlepszego, życzę dobrego planowania roku 2019 i zapraszam do zmieniania swoich celów, aby pasowały do nas, a nie do innych osób. Tak więc dziękuję Ci bardzo, powodzenia i do zobaczenia jutro.